Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na łowcy demonów i na tym łowcy, jak widzicie, zbliżamy się do 400 poziomu. Nie wiem, czy uda nam się go dzisiaj wbić, wydaje mi się, że raczej nie, biorąc pod uwagę, że no sami widzicie, nie mam tutaj miejsca. Nagrywam tak troszeczkę na siłę, żeby sobie posprawdzać jakieś tam inne lochy. Tornado może niekoniecznie, no bo widzicie sami, no tutaj są 3 itemki za dyszkę praktycznie, no i tu mam trochę epików odłożonych do kibla, więc też ich raczej nie będę sprzedawał. No ale może chociaż trochę do tego 400 poziomu się zbliżymy. Zanim wejdę do lochów, nic tutaj innego już nie będę robił, bo nie ma to najmniejszego sensu. Wydaje mi się, że pokażę wam tylko topkę, na szybko. Jeżeli chodzi o topkę gildii, to spadliśmy na drugie miejsce. Na ten moment można śmiało powiedzieć, że jesteśmy tutaj słabsi od Siege. Znaczy słabsi, no powiedziałbym, że tak jest 50 na 50. Albo nam siądzie RNG, albo im siądzie. Na ostatnie 4 walki bodajże najpierw 2 wygraliśmy, a potem 2 przegraliśmy. I dlatego znowu spadliśmy tutaj na top 2. No ale jak widzicie, ta różnica w trzcinie jest wielka. Więc raczej tak jak mówię, no jesteśmy dosyć porównywalni. Z tym, że no tutaj dużo zależy od szczęścia. Oni mają średni 3,6,9, my mamy średni 3,6,8. No więc tak jak mówię, no jest to dosyć bliskie. Te dwie gildie są nasze. Dalej, no zresztą, nawet jeżeli spojrzymy na top 30, no to widzimy, że tutaj raczej jeżeli chodzi o graczy i od nas i od nich, to jest podobna ilość, nie? W tym top 30. Tutaj w tym top 10, no sami widzicie, że nas jest troszeczkę więcej. Natomiast w całym top 30, no tutaj między top 10 a top 20, nawet 5 można powiedzieć, że troszkę nadrabiają. Tak więc no jest to po prostu porównywalne, zresztą to nie jest jakiś tam nie wiadomo jaki wyznacznik. Sorki za telefon, już go tutaj wyciszam. Dobra, lecimy dalej, więc gildia, tak jak mówię, tak to wygląda. Pupilki, no to sami widzicie, tak to wygląda, to już raczej nie jest akurat na tym etapie ważne. Chociaż no mamy największą ilość pupili na serwerze, dlatego że ostatnio tutaj nam wyleciał pupil za 20 aurę, dokładnie ten głębion, więc chwilowo, zanim jeszcze inni tam nie wbiją tej 20 aury, no to będziemy mieć tam największą ilość. W międzyczasie też pokonaliśmy portal chyba, bo już dosyć długo nie nagrywałem z tego łowcy, więc raczej jeszcze na ostatnim odcinku nie zamknęliśmy go, więc ten portal zamknęliśmy ostatnio. Natomiast nie pamiętam, nie zapisywałem tutaj nic właśnie z tego portalu, więc no, portal padł, tutaj tak samo ta 20 aura została wbita, więc troszkę tych petów sobie połapaliśmy, także no tych pupilków mamy na ten moment najwięcej na serwerze. Tutaj Azuria widzę, że ma 90 i chyba tyle, reszta ma 88, tu widzę, że Son ma 89, więc 90 tylko 2 osoby przekroczyły. Dalej mamy podziemia, to nie jest bardzo istotne, twierdze nie są istotne, gracze, jeszcze wrócimy tutaj do graczy. Oczywiście kto chce, to sobie może zatrzymać i zobaczyć, jak ta topka na ten moment wygląda. Co mogę powiedzieć? Nexcik, bardzo, bardzo mocny wojownik. Wydaje mi się, że Nexcik tutaj prędzej czy później będzie top 1 tego serwera, jeżeli będzie tak samo cisnął, tak samo jak Tero do tej pory ciśnie, tak będzie cisnął dalej, to wydaje mi się, że będzie top 1. To już jednak wchodzimy w ten etap gry na około 400 poziomie, gdzie ten wojownik zaczyna zyskiwać, plus właśnie Nexcik, no tutaj ładnie ciśnie, trzeba mu to przyznać. Tak więc po prostu wydaje mi się, że on po prostu tą swoją klasą prędzej czy później wejdzie na to top 1. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o jakby łowców, czyli to co my, no to tu jeszcze zwiadowca jest, Sonic, tutaj mamy jeszcze od nas wojownika Godzeus, Synuś też ładnie ciśnie, jeżeli chodzi o to, tutaj widzę, że niewielka przewaga właśnie tutaj Nexta, a Synusia, jeżeli chodzi o expa. No ale mówię, no nie będę tutaj każdego wymieniał, to sobie możecie ogarnąć. Natomiast jeżeli chodzi o łowców demonów, no to tak, bardzo mieliśmy podobne tutaj już zbliżone statystyki, jeżeli chodzi o mnie i o Azurię, w sensie takim, że no mieliśmy praktycznie tyle samo zręczności, on tam miał troszkę więcej HP. Generalnie suma tych podstawowych statystyk, czyli tutaj w naszym przypadku zręczność i HP, tam miał powiedzmy około 200, może 250 więcej, niby sporo, ale też wiecie, no nie jakoś tam nie wiadomo ile. No ale niestety po tym evencie, po tym lochu dobił sobie tutaj niestety, no niestety dla nas, powiedzmy dla niego spoko, dobił sobie tutaj 2000 bodajże, czy tam 2100, coś takiego zręczności w podstawie. No sami sobie odpowiedzcie, ile golda na tym zarobił. Z tego co wiem, chyba wydał 43 tysiące grzybów na samorobienie tego lochu i właśnie nafarmił na tym 2000 tutaj tej zręczności w podstawie, więc no totalnie już tym razem zero podjazdu. No jak widzicie, już zresztą statystyki mieliśmy praktycznie takie same, to już było widać na poprzednich filmach z tego łowcy. No a teraz w tym momencie on tutaj ma 3200 nawet z tej zręczności więcej po prostu. Tutaj jeżeli chodzi o gemy, to bardzo nie odstaje, więc no po prostu dało mu to, że 2000 podstawy zręczności
zręczności, no to jest kosmiczna ilość, więc no ten noszek tak naprawdę sprawił, że teraz to już totalnie nie ma podjazdu. Tak jak wcześniej jeszcze to jakoś tam powiedzmy było blisko, jeżeli chodzi właśnie o tą powiedzmy rywalizację, że jakoś to było blisko i może tam levelem odstawaliśmy kilka poziomów, ale generalnie no te statystyki były podobne i w zasadzie tak w PvP było tak 50-50, tak teraz właśnie no już totalnie nie ma podjazdu, ale no trudno, no jakby ten łowca demonów to jest taka klasa, że po prostu no traktuję ją chyba najgorzej ze wszystkich moich postaci tak naprawdę, jego i paladyna wydaje mi się, że tak traktuję najgorzej, najlepiej w tym momencie jest traktowany przez ze mnie wojownik, na którym bardzo się tam staram i bardzo staram się, wiecie, żeby tam mi nie uciekli inni wojownicy. W tym momencie nawet w ogóle tam jestem top 1 pod względem levela, bo wbiłem 389, Pikachu ma jeszcze 388 w tym momencie. Na drugim miejscu chyba druid ostatnimi czasy, dosyć tak powiedzmy, że się na nim skupiłem. No i na trzecim berserk, nie? Tutaj jednak ten łowca i ten paladyn, tak można powiedzieć, że troszeczkę gorzej. No ale tak to wygląda, nie? Nieważne, lecimy sobie do lochów i spróbujemy, tak jak mówię, zbliżyć się do tego 400. Dlaczego jeszcze w ogóle ten 400 tak mi zależy, powiedzmy? Miałem tutaj w ogóle nic nagrać z tego łowcy, bo chciałbym sobie do czarnego piątku wbić kopalnię na poziom 25. Raczej mi się to uda, wydaje mi się. Mamy w tym momencie 23, buduje się 24. Mam taką nadzieję po cichu, że mi się właśnie do końca tego czarnego piątku uda to wbić na ten 25 poziom. No bo jednak 5 leveli kopalni, zawsze te kamyczki będą mocniejsze, no i będą leciały same czarne, najprawdopodobniej. Podobnie, więc po prostu będę mógł sobie wtedy je wymienić. Zawsze to tam troszeczkę statystyk zyskam, trochę mi to w PvP pomoże. Natomiast zobaczyłem, że tutaj Cinu ma ten 398 level tak samo i ma troszeczkę więcej expa, no można powiedzieć, że tak 2/3 poziomu jakoś, coś koło tego, więc chciałbym tego Cina przegonić, żeby tutaj jako drugi na serwerze właśnie ten 400 level wbić. Nie wiem, czy mi się to uda. Może być tak, że jak Cinu zobaczy, że my się bardziej zbliżymy, to on coś poklika i się znowu zbliży, no to jest jednak berserk, no ale zobaczymy. Dobra, pierwsze co Posejdon, zobaczmy, czy w ogóle do tego Posejdona jakiś tu podjazd jest. Jest, i to jak najbardziej, wow, to jestem w sumie zaskoczony. 3 grzyby, Posejdon, zapiszemy, na końcu wam tu pokażę. No wow, to mnie w sumie zdziwiło, nie powiem. No ale zobaczcie, dostaliśmy za niego 300 milionów expa i to wcale nie jest tak dużo, więc wbić te prawie 2 levele dzisiaj będzie ciężko, no ale mimo wszystko spróbujemy. No i jest Hades, do Hadesa znowu podjazdu kompletnie nie ma. To jest zwiadowca co prawda, no ale zobaczcie jego HP, 700 milionów, tak więc jest to bardzo dużo, chociaż tam zobaczcie, 200 mu zostało. No może jakbyśmy się odrodzili z 6 razy, powiedzmy 5-6 razy, no to byłoby to do zrobienia, no ale w tym momencie chyba niestety jeszcze nie ma w ogóle opcji. Jeszcze tutaj sprawdzę, czy mam na pewno wszystko zaczarowane. Mam, więc jak najbardziej spoko, tak samo poulepszane. Tu mam co prawda razy 9, w sumie mógłbym to chyba więcej razy ulepszyć, ale dobra, na ten moment nie będziemy się na tym skupiać. Dobra, czyli tego Hadesa totalnie nie ma szans na ten moment, znaczy no, są szanse, ale bardzo znikome, więc chyba nie ma w ogóle co go klikać. Tak jak mówię, no chcę tu się bardziej na kopalni skupić, więc nie będę wydawał tam po 300 grzybów na jednego przeciwnika. Kolejne to jest 13 piętro i powiem wam szczerze, że z tego co wiem, Spark, czyli zwiadowca, a w ogóle zapomniałem o tym, tutaj Spark wyprzedził Sona, z tego co kojarzę, więc to już chyba mówiłem w poprzednim odcinku, nie jestem pewien, więc no teraz level akurat mają podobny, no jak sami widzicie, ten Spark ma tutaj więcej tego expa i po prostu go wyprzedził i do czego nawiązuje, on tego 19 tutaj pokonał. Co prawda on jest zwiadowcą, więc jemu jest na pewno łatwiej, na pewno łatwiej mu zrobić kilka uników i oddać mocnych ciosów, aniżeli nam kilka razy się odrodzić i zadać mocne ciosy, że tak, żeby on nie unikał. No to jest, wydaje mi się, że ciężkie, ale wiem, że po prostu on tego zwiadowcę już tutaj sobie pokonał. Tak jak mówię, no jako zwiadowca ma o wiele prościej, bo wydaje mi się, że tyle razy, ile on zrobił unik, tyle razy mniej więcej my się musimy odrodzić, nie? No ale wiadomo, on ma na to 50% szans, my mamy 25%, także no tutaj większość prób, jak sami możecie zauważyć, kończy się tym, że praktycznie nic mu nie zabieramy, ale wydaje mi się, że możemy troszkę na niego, powiedzmy do 1000, nawet 400, możemy troszkę tutaj pomarnować na niego i na pewno jakoś tam to może coś skuramy, żeby po prostu go ubić. To już jest 19 przeciwnik, 20 to jest mag, no i maga to tak samo będzie w ogóle ciężko ubić, więc tego maga sobie na pewno oszczędzimy na dłuższy okres czasu, no ale tego zwiadowcę wydaje mi się, że
No powinniśmy, nie? Na pewno musi nam szczęście. O, tam 2 miliony było, kurde, no właśnie o tym mówię. Na pewno 12 milionów, na pewno musi nam szczęście dopomóc, dlatego, że tak jak mówię, no my musimy się wskrzesić parę razy, on nie może robić uników i my jeszcze musimy dodatkowo mocne krytyki walić, bo on HP nie ma dużo, 76 milionów, no to nie jest tam nie wiadomo ile, no ale bije nas bardzo mocno, nie? Więc te jego ciosy na pewno są dość mocne, to jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że po prostu no, jeżeli my z jakiegoś górnego rozrzutu krytyki rozdamy, no to nie będzie z niego co zbierać, ale mam nadzieję, że to się w ogóle uda zrobić. No jeszcze 40 prób tylko, no mieliśmy tam kilka takich bliższych, 2 miliony, 12 milionów, tam z 20 parę razy, sami zresztą widzieliście, no ale wydaje mi się, że no fajnie jakbyśmy się zmieścili, może jeszcze do niego wrócimy, jak nie będzie totalnie co klikać, to może jeszcze do niego wrócimy, zobaczymy jak to pójdzie, no ale na ten moment nie ma co, no liczyłem, że w tych 200 grzybach mniej więcej uda nam się zamknąć i po prostu go pokonać, no ale jeżeli nie, no to trudno. Jeszcze tutaj muszę pochwalić Miśka, Misiek 396 poziom mag, bezapelacyjnie top 1, sumiennie gra tak naprawdę od pierwszego dnia serwera, bardzo długo z nami, no z tym levelem ostatnimi czasy naprawdę odbił. Ja tutaj już długo na tym łowcy nic nie klikałem, głównie tylko awkę robiłem i takie podstawowe czynności, nic więcej, więc tak jakby nie zwracałem też bardzo uwagi jak tutaj się to wszystko zmienia, no ale tutaj tak jak mówię, no Spark bardzo ładnie też sumiennie klika. Tak samo tutaj Misiek, bardzo, bardzo fajnie to, jeżeli o nich ten rozwój wychodzi, widać, że po prostu wynagradza im gra to, że po prostu grają regularnie, nie? Dobra, no jeżeli chodzi o strefę światła, to na razie stop, może jeszcze wrócimy do tego 13 piętra, może sobie jeszcze wbijemy do strefy mroku i co my byśmy chcieli w tej strefie mroku? Na początek tornado myślę, że zostawię, bo i tak go tu za dużo nie zrobimy, biorąc pod uwagę ile mam miejsca, więc po prostu spróbujemy sobie coś może w tej strefie mroku, jeżeli chodzi o lochy, po prostu zamknąć, poklikać i tak dalej, i tak dalej. Ile my byśmy chcieli na loch wydawać? 1400 było, nie wiem, czy 200, może powiedzmy 200 na loch niech będzie. Oczywiście nie na każdy, tylko na te, które faktycznie są tam w jakiś sposób do zrobienia, no bo na przykład ten zwiadowca wydaje mi się, że mógłby paść, biorąc pod uwagę, że się możemy tam parę razy odrodzić, no ale nie jest to wcale takie proste, nie? Pamiętamy, że ostatnio ta strefa mroku, jeżeli chodzi o tego łowcę, nam wcale tutaj nie szła. No 399 level chciałbym wbić, nie oszukujmy się, chciałbym wbić, zawsze to nam zostanie jeden level właśnie do tego 400, no ale sami widzicie, że idzie to naprawdę tragicznie, nie? Tragicznie to już idzie na tym etapie, w sensie no, chodzi mi o to, że bardzo wolno i że z tych lochów jednak tego expa nie ma nie wiadomo ile. Musimy pokonać 5 lochów, które jak sami widzicie nie są wcale takie proste, żeby wbić jeden pełny level, żeby wbić te 1,5 miliarda. Tak więc no, nie, o tam było 13 milionów, znowu taka bliska próba, tam mieliśmy 2 miliony, tu 13, no i gdyby te dwie próby nam się powiodły, to już mielibyśmy 600 milionów expa do przodu, no a tu jak sami widzicie nie udało się, ale udało się teraz, świetnie, pokonany, od razu go zapisujemy, później obejrzymy standardowo, no i dobra, i mamy jakiś paseczek, to może być dla Kunegundy plus 7, więc za wiele nie, niestety już nie mamy dzisiaj rozmontowania, więc dobra, może w ten sposób, więc na razie tutaj weźmiemy to na bok i mamy dalej bossa orków. Boss orków to jest wojownik. Czy my tego wojownika będziemy w stanie pokonać? Nie wiem. Wydaje mi się, że może być jakaś szansa. Powtarzam, chyba wydaje mi się, jeżeli komuś to przeszkadza, to oczywiście przepraszam. Tak jak mówię, no może być jakaś szansa, chociaż wcale on nie wygląda tak jakbym był tam jakimś prostym rywalem. Powiedzmy do 1150 na niego, nie? Jeżeli nie będzie żadnej faktycznie bliskiej próby, to nie ma sensu tutaj 200 grzybów marnować, no bo jednak jeszcze musimy się wstrzymać i jednak jeszcze poczekać po prostu, nie? Wzmocnić się i tak dalej i wtedy może faktycznie będzie do zrobienia, bo to jest jednak wojownik, więc no tutaj kwestia uników, kwestia jakiś tam powiedzmy odrodzeń z naszej strony i faktycznie będzie on do zrobienia. Dobra, 8, 7, 6, 5 i koniec, jeżeli chodzi o niego, nie ma sensu, chyba nie zbiliśmy mu ani razu poniżej połowy, tak więc tym bardziej. Dobra, Golden Gyanpi, Golden Gyanpi to jest mag, no i zobaczcie, że już tutaj jakieś tam bliskie próby były, 20 milionów i tak dalej, więc jakoś to wygląda, tutaj dwa krytyki, o, to może być ładna próba, tutaj niestety zwykły, no i na hita spadł, tutaj krytyk, ładnie.
No i z naszej strony zwykły i też na hita spadliśmy. No kurde, tutaj jakby wszyscy dali krytyki, to może on by był do ubicia, ale to też nie jest nie wiadomo ile expa, nawet nam, no 266 level, więc sami wiecie ile to da. Tak więc chyba w ogóle nawet nie ma sensu tych grzybów na niego tutaj marnować w ten sposób. Okej, nie udało się, trudno. Lecimy dalej. Uświęcona tradycją szkoła magii. Tu mamy ten kapelusz gadki, 410 level. Pamiętamy, że ostatnio, na, nie wiem czy na łowcy, czy na jakimś innym, na jakiejś innej postaci porównywali właśnie te znowu pająki w Hemoridorze do tego kapelusza gadki i doszliśmy do wniosku, że bardzo podobnymi są przeciwnikami, tak więc wydaje mi się, że po prostu ten kapelusz gadki już dzisiaj nam siądzie, nie? Dawno tutaj nie klikałem lochów, z tego co pamiętam. Muszę zawsze sprawdzać przed odcinkiem, kiedy ja ostatni odcinek nagrywałem, bo nigdy z danej postaci, bo nigdy nie jestem pewien i po prostu nie pamiętam. Kiedyś to jeszcze miałem lochy pozapisywane i wiecie, znałem datę mniej więcej, a teraz tych lochów nie mam. Dobra, padł nam kapelusz gadki, świetnie. Od razu go tutaj zapisujemy i mamy jakieś rękawice dla maga. Czy one będą ok? Czy jest warto mu je podmieniać? No nie, minus 27 magma ma tutaj w ogóle legendarny, więc tym bardziej nie ma opcji. Okej, mamy Kwahargusa. Kwahargus to jest wojownik i powiedzmy 600 milionów HP i 58 tysięcy siły, a jak tutaj o tego, no ten ma o wiele więcej siły. To HP troszeczkę mniej, no ale bije nas też na pewno mocniej o wiele aniżeli ten Kwahargus. I dokładnie, tak myślałem, że chwila, moment i ten Kwach właśnie zostanie pokonany. I tu już mamy kapcie plus 21 dla maga, ale chyba też jeszcze nie będziemy podmieniać. No pancerza trochę tracimy, 20 statystyk, niby sporo, niby nie, na razie się wstrzymamy. Spontanicznie nagrywam ten odcinek, gdybym wiedział, że będę nagrywał, to bym zostawił tutaj miejsce u Kowala, no ale niestety nie zostawiłem. Dobra, i mamy Puszusia, wbiliśmy już w ogóle 399 level, to też wydaje mi się, że warto na pewno zaznaczyć. Mamy Puszusia, który jest zwiadowcą i czy tego Puszusia coś mu w ogóle tutaj będziemy w stanie zrobić? Chyba niestety nie, chyba mu za bardzo nie zagrozimy z tego co widzę, bo żadnej bliskiej próby. Poczekajcie, czy ja zapisałem tego Kwacha, bo już mi się myli. Nie zapisałem i niestety też już go nie odzyskam, bo zacząłem klikać następny loch. No to mój błąd niestety. O, tam jakieś bliższe próby poniżej połowy, z tego co widzę, udało nam się zrobić, ale i tak, no i tak będzie z nim raczej ciężko. Powiedzmy do 900 grzybów, może jakaś tam fajna próba faktycznie siądzie, jeżeli tak, to uda się go pokonać, jeżeli nie, no to nie. Cel na odcinek powiedzmy, że zrealizowany, ten jeden level chciałem dobić, no ale wiadomo, im więcej jawki dobijemy z tych lochów, tym jakby szybciej ten 400 po prostu dobijemy. Jako druga osoba na serwerze wydaje mi się, że nieźle. Na Berserku, który jest już od bardzo dawna tam top 1 serwera, nie wbiłem jako drugi 400, tam to chyba nawet jako trzeci albo jako czwarty. W każdym razie no, zajęło mi to na pewno gorzej tam było, a mimo wszystko wydaje mi się, że ten serwer tutaj ma wyższy poziom aniżeli tamten pod względem właśnie tutaj graczy, natomiast no wiadomo, tam już patrzę pod kątem tego co widzę teraz, a tutaj no ten serwer ma dopiero ile, chyba 7 miesięcy albo 8, coś takiego, natomiast tamten już ma rok i chyba miesiąc i 2 miesiące nawet, więc po prostu wiadomo, że jak ten będzie miał rok i 2 miesiące, no to na pewno ta topka już będzie tutaj inaczej wyglądać, no ale zobaczymy. Dobra, czyli uświęcona tradycją szkoły magii, nie ma opcji. Tutaj jeżeli chodzi o Walkirię, no nie wiem w sumie, okej, Walkiria nam padła, super. Od razu ją zapisujemy, tak właśnie coś czułem, że ona może paść. I teraz mamy Hel to jest mag, no i tego maga to już nie przeklikamy, nawet nie ma co. Tutaj ani uniki nie działają, ani odrodzenia, tu muszą czyste obrażenia wejść. Dobra, jeżeli chodzi o rudą ślamazarnicę, to nie wiem, czy jest ona do przeklikania, czy też nie. Natomiast mam takie wrażenie, że dosyć fajnie te lochy idą. Nie wiem, czy jest to takie wrażenie mylne, dlatego że już dawno tu nic nie klikałem i po prostu sporo rzeczy było do ubicia. W każdym razie, no jakoś, jak widzicie, to idzie na tym łowcy. Dobra, no tego maga chyba też nie ma co klikać. Lecimy dalej. Piekielny Peter. No i czy tego piekielnego Petera jesteśmy w stanie dzisiaj pokonać? Na pewno byłoby miło. 476 level. Wojownik. Udało się. Kurde, już byliśmy ponad jeden poziom. Zobaczcie, że jest to do zrobienia, wydaje mi się. I chyba nawet jeżeli bym docisnął to tornado, to byśmy wbili ten 400. I nie jestem pewien, czy po prostu tego nie zrobimy, bo co prawda stracę trochę golda, no ale mimo wszystko, o zobaczcie, tu mi w ogóle daje sporo zręczności,
ten pierścionek, a jak to wygląda u Kunegundy, plus 6. To ja tu mam bardzo słaby pierścień, z tego co widzę, i chyba go nawet sobie podmienia, bo tutaj kryształy mi jakby nie przepadną, bo to jest pierścionek, a nie broń, więc jak najbardziej odzysk klejnotu, cyk. Zrobimy to w ten sposób, razy 9, potem sobie zmienię wygląd, to już tam nie jest jakoś nie wiadomo jak ważne. Dobra, i jeszcze musimy zaczarować przy okazji, żeby już było. Tutaj wszystko, całą resztę mamy zaczarowaną. Okej, no 40 statystyk to już jest sporo, więc jak najbardziej można było to zrobić. Dobra, albo już zmienię wygląd od razu, żeby dalej pasowało. Nie wiem czemu ten pierścionek miałem taki słaby, coś tam musiało nie zagrać. Poczekajcie, jeszcze wrócimy sobie tutaj, piekielny Peter, cyk. I dobra, mamy go zapisanego. Tu już jest mag, tego maga no tak samo nie ma w ogóle opcji pokonać. Tutaj nic. No i dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że chyba tyle. No jeżeli chodzi, zaraz wejdziemy do tornada, ale ja bym jeszcze chciał tak ze 150 grzybków na to 13 piętro. No kusi mnie, żeby to pokonać jak cholera, dlatego że no da mi 300 milionów expa, więc bardzo dużo. No a dwa, no to jest jednak już tutaj się zbliżymy do zamknięcia strefy światła, więc no na pewno będzie to fajne. No i zbliżymy się, tak jak mówię, no 300 milionów expa znacznie do tego poziomu 400. Nie wiedziałem, że mi tak łatwo te lochy popadają. Padł i to jak szybko. Kurde, no to jest droga do 400 levela. Jak nic, dobra, zapisujemy od razu. Później to wszystko, tak jak mówię, obejrzymy na spokojnie. Tu mamy jakieś do kibelka. No dobrze, do kibelka, a potem sobie damy do kowala. Natomiast jeżeli chodzi o te epiki, no to ja będę musiał je tutaj koniecznie posprzedawać. Stracę kryształu, nie powiem, stracę kryształu, ale chcę na tym odcinku wbić ten 400, więc lecimy teraz do tornada i tornado klikamy do samego 400 poziomu. Powinno to pójść łatwo, bo to tornado mamy zaniedbane, jesteśmy na pewno do tyłu, wydaje mi się, no sami widzicie jak to idzie, więc no kolejny padł bardzo szybko, także więc mówię, no wbijemy ten 400 jak nic. Dobra, dużo bardzo tutaj itemków, o tu jakiś tańszy pasek, tutaj cyk, dobra, na razie w ten sposób. Co w ogóle dzisiaj chcę wiedzieć, ma buty, no fajnie jakby jakieś buty nam poleciały, no ale zakładam, że to się nie wydarzy. Dobra, kolejny został pokonany, lecimy dalej, 400 poziom, zbliżamy się wielkimi krokami, znowu nie mamy miejsca, są na szczęście jakieś buty, broń za dyszkę. No to szkoda ją tutaj sprzedać, no ale trudno, w sensie no jej nie sprzedamy, ale sprzedamy klatę za prawie dychę. No trudno, powiem wam tak, tych 2000 postaw do Azuri nie odrobię, no musiałby przestać grać, nie? To już jest nie do odrobienia, albo ewentualnie na kolejnym tego typu evencie, o którym mówiłem, że to jest totalna głupota, że nie ma w ogóle ograniczeń, jeżeli chodzi właśnie o ilość robienia tego, ale to już nie, to już pomijam, bo to mówię ogólnie. I tak go już nie dogonię, więc te 10 milionów w tom czy w tom, to mi nie robi różnicy, i tak ten łowca jest jaki jest, natomiast no... Nie wiem, po prostu tu za 4 miliony, więc spoko, możemy sprzedać. Po prostu przynajmniej będziecie mieli fajny odcinek emocjonalny, na którym ten 400 jednak dobijemy. No ponad jeden level, kurde, to jest naprawdę, w sensie no w sumie dwa levele na jednym odcinku na tym etapie, no to jest naprawdę bardzo dużo. Tu mamy kolejne budki, niestety za 4 miliony. No i kolejna broń za dyszkę. Możemy na razie sprzedać to i to, bo tych broni będziemy mieli sporo, więc od razu jak będzie wiedźma chciała, to damy je, a i tak coś musimy sprzedać, jakby nie było. Dobra, lecimy dalej. Piotruś Wilk, tak właśnie się zastanawiałem, i mamy to. 400 poziom na łowcy demonów wbity. Udało się, więc super. Tu mamy jakiś pierścionek akurat za 6,5, to akurat nie jest istotne. Zobaczmy, jacy tu są kolejni przeciwnicy. Zwiadowca, więc powinien paść szybko. Okej, jeszcze taka mała dogryweczka z mojej strony. Wszedłem sobie z ciekawości na serwer 41 niemiecki. Tak naprawdę ten serwer wychodził równo z 38 polskim, więc no najlepiej się tutaj do nich odnosić. No i tak jak bardzo długo Bombaj, z tego co kojarzę, bo nie jestem pewien, jakoś tam nie śledziłem tego rankingu łowców i tak dalej, ale z tego co widzę, Bombaj, który bardzo długo miał troszeczkę więcej levela aniżeli my i jakoś tam był zawsze tym top 3 na świecie, teraz jak sami możecie zobaczyć, ma 398 poziom i ponad pół, więc no mogę śmiało powiedzieć, że wbiliśmy jako drudzy na świecie, właśnie jako drugi łowca na świecie, 400 poziom, jakieś tam powiedzmy dość fajne to jest osiągnięcie, nazwijmy to, więc stwierdziłem, że się po prostu pochwalę, tak teraz tutaj zerkam.
jeżeli właśnie chodzi o te gildie topowe, no ale tutaj kto? Wojownik, mag, tutaj berserk, tu jest jakiś 400, jest, ale to ty, a, no to ten wojownik. Właśnie tak mi się coś kojarzyło, że on miał tak sporo, z półtora levela przewagi nad nami, jeden z tych właśnie, tu jest aklamator, ale nie wiem, czy dobrze przeczytałem, ale nieważne, tutaj nie ma w ogóle żadnego 400, więc na to wychodzi, że to był właśnie ten Bombaj, bo tak nie kojarzyłem jego niku, no ale że udało się nam go prześcignąć, więc wydaje mi się, że takie spoko powiedzmy osiągnięcie. Nagrywam to troszeczkę później, w sensie no po nagraniu odcinka, nie wiem w którym momencie w odcinku to wstawię, ale wydaje mi się, że to nawet fajna rzecz do pochwalenia się. Kolejny to jest Maguś, więc też powinien paść szybko. Do kolejnego wojownika jeszcze poklikamy. O, i jest kolejny wojownik. Chociaż kurde, no kusi, żeby 800 przebić, nie? Jednak troszeczkę kusi jeszcze, żeby tego expa troszkę wbić. Dobra, musisz poczekać trochę dłużej. Tu mamy dosyć tanią klatę, więc na razie zrobimy tak. Tu damy sobie troszeczkę zręczności, cyk. Mamy jakąś żabę, która padła za jedną próbą. No i jest kolejny wojownik. Dobra, on też by padł. No widzicie, że te tornado idą bardzo gładko, ale nie będziemy tego w tym momencie robić, bo szkoda po prostu golda. I tyle, udało nam się wbić ten 400 level, udało nam się tutaj dwóch przeciwników w strefie światła pokonać, jeszcze nam zostało dwóch w górze Olimp i jeden w 13 piętrze, który na ten moment jest nie do zrobienia, bo to jest mag i strefę światła będziemy mieć zamkniętą. Dobra, w strefie mroku tak samo na ten moment już za dużo zrobić nie możemy, tak więc lecimy do poczty i po kolei od Posejdona, bo on padł naprawdę tam chyba za 3 czy 4 grzyby, też udało nam się go pokonać. Pierwsze odrodzonko, drugie odrodzonko, tu widzicie ile HP zabraliśmy, no drugie już mu zabrało dosyć sporo, zresztą tam pisało 300 milionów prawie, no i teraz mocne krytyki z naszej strony i pokonany. Kolejne to jest znowu pająki, tu już jest strefa mroku, wojownik nie zabrał za wiele, Maguś też nie za wiele, 284 miliony, Kunegunda też nie za wiele o dziwo, no i my tutaj o wiele więcej, tylko ja bym chciał zobaczyć odrodzenie. Jak tutaj zobaczyć odrodzenie? Następny. Aha, ja klikam pomin, to wtedy się odradzamy. Dobra, no za pierwszym razem dosyć sporo i zobaczcie, te krytyki nasze bardzo, naprawdę bardzo mocne. Kolejny krytyk, no strasznie fajna próba nam siadła, no i znowu jeszcze jedno odrodzenie i znowu pająki także pokonani. Dobra, kolejny kapelusz gadki, tutaj Maguś dosyć sporo, 373 miliony. No Kunegunda powiedzmy trochę zrobiła, pomin, pierwsze odrodzenie i my zabraliśmy niecałe 100 milionów, tak więc też nieźle. Zobaczcie jak on nas tutaj w ogóle jakimi mocnymi hitami wali, tutaj cyk, no i kolejne odrodzonko na niego i chyba to już będzie ostatnie, tak mi się wydaje, jeszcze unik, jeszcze nas tu uderzył, no ale krytyk 70, prawie 5 milionów i też udało nam się go pokonać. Kolejna Walkiria, cyk, no Maguś w sumie dosyć sporo zabrał, Kunegunda jak na nią nie za wiele, no i 255 milionów do zbicia i zobaczmy, za pierwszym razem połowę z tego co zostało, no i chyba teraz już uda się ją pokonać, jeszcze nam tutaj mocnego kryta zasadziła na koniec, cyk i za trzecim razem udało się pokonać, no tak średnio właśnie trzy odrodzenia są potrzebne, żeby pokonać tamtych przeciwników w lochach. Tutaj zobaczmy, no Barbar nie za wiele, Maguś też nie za wiele, 250 milionów. Aha. I Petera pokonała sama Kunegunda, więc my nie musieliśmy w ogóle nawet z nim walczyć. No coś pięknego. I okej, na koniec artysta znany dawniej jako Andres. Jego sobie puścimy, bo ta walka będzie na pewno dość krótka, biorąc pod uwagę, że zobaczcie, dwa hitki i on nas pokonał. Jeden hitek i nas pokonał, tutaj z naszej strony mocny kryt. No i spoko, i też ile tam było odrodzeń? 3 czy 2, bo w sumie nawet nie spojrzałem. Pierwsze odrodzenie, drugie odrodzenie i pokonane, czyli tylko dwa odrodzenia, no ale zobaczcie, zero uników z jego strony i patrzcie jak te krytyki siadały w niego. To właśnie to o czym mówiłem, że nie może być uników i krytyki z górnego rozrzutu, no i on dość szybko zostanie rozłożony, więc git, pokonany, udało się. I tyle, na razie tego nie odznaczam, bo przynajmniej będę miał orientację kiedy ostatnio nagrywałem właśnie tutaj tego łowcę na następnym materiale. No i co, no teraz tą kopalnię będę starał się do 25 podbić na następny weekend, który będzie najprawdopodobniej czarnym weekendem, czyli będą leciały same czarne gemy. Dużo osób też mnie pytało w komentarzach i tak dalej, czarne gemy lecą, prawdopodobnie będzie to cały weekend, bo tak było rok temu, że od piątku do niedzieli będą lecieć tylko i wyłącznie czarne gemy. Nieważne czy macie salkę 15 w gildii, czy nie macie salki 15, nieważne na jakim poziomie będziecie mieć kopalnię, cały czas będą lecieć czarne
gemy przez cały weekend. Przynajmniej tak było rok temu. Zakładam, że w tym roku też tak zrobią. Jeszcze nie mam oficjalnego info o tym i tak dalej, no ale domyślam się, że na pewno tak będzie, no bo nauczyli nas, że każdą okazję do zarobku, powiedzmy, wykorzystują, nie? Też głupio zrobiłem, bo nie zrobiłem awki, a wbiłem dwa poziomy, więc na pewno tego expa mniej mi tutaj poleci teraz, ale i tak w sumie jest weekend golda, więc i tak byśmy szli na golda, a mimo wszystko w sumie, o, teraz to już w zasadzie mogę zaczarować ten za pamięci, super bohater od razu wskoczył, osiągnij poziom 400 i w sumie już od tej pory będziemy lecieć na golda, właśnie też na łowcy demonów, więc trzecia postać dochodzi, w której będziemy lecieć na golda. I tak jak mówię, no w sumie mogłem tą awkę zrobić, nie? Więcej tego expa by było zawki, ale to już są detale, tak jak mówię, ja już tutaj się nie będę o takie detale, zwłaszcza na tym serwerze, przejmował, no bo mówię, dadzą event, na którym ktoś sobie może kupić i tu nie jest personalnie do Azuri, żeby ktoś tam się nie czuł urażony, bo to generalnie mówię, że dadzą event, który, dzięki któremu ktoś może każdy błąd, każdy tam jakieś ten niedopatrzenie sobie nadrobić tym, że wykupi po prostu te statystyki. Tak więc no nie ma co totalnie o takie pierdółki małe się tutaj, nie ma co się przejmować takimi małymi pierdółkami. Dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za odcinek, dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, który jest w opisie i w przypiętym komentarzu. Subskrypcje z dzwoneczkiem to w ogóle bardzo ważne, lecimy po 10 tysięcy, jeszcze trochę brakuje, ale mam nadzieję, że w miarę szybko nam się to uda. I tyle, dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!